Czyli mamy tutaj okręt i małą koronę u góry. Może poza anteną to zmienię. Ale dobra. Czyli wracamy. Spore zmiany tutaj wewnętrzne. Czyli mamy nowych potężnych wasali w tej chwili. I będziemy musieli to ogarnąć. Czyli po pierwsze zmiany w Radzie. Czyli na pewno chcemy potężnych wasali do Rady. A więc... Mirosław niech zostanie na stanowisku kanclerza, bo jest całkiem kompetentny w tym. Ale do Rady musimy przyjąć Jaromiła, bo jest także tutaj dość znaczącym wysokim wodzem. Okej, on może będzie skarbnikiem. Niech on będzie skarbnikiem. Potrzebujemy także wojewody. I komu by dać ten tytuł? Jacenty z Ukrzy, w sumie. On jest, tak, kolejnym tutaj ważnym wasalem. W Radzie nie jest wódz Cedynii, Lucjan, który nas nie lubi, ale złożył nam hołd. Jednak tak czy inaczej go... tak, on potem nie będzie już bezpośrednim wasalem. Czyli to możemy chyba zostawić. Co do Wikingów, są atakowani przez kogoś innego, z tego co widzę. Tak, przez wodza krainy. Czyli to zostanie podbite chyba tak czy inaczej niebawem. Dobra, chyba ruszymy za chwilę na wyprawę łupieską, ale najpierw zwołamy... Oj, Wiślanie podbici, tak. Tutaj tylko resztka Wiślan jest. Ten nasz sojusznik stracił władzę, krak. Czy tam jakieś ciekawe książki? Nie, nie. Tego z Cedynii daj na kapłana. W sumie mógłbym. Mogę? Nie, nie można. Na to stanowisko nie można dawać wasala. Dobra, jedziemy dalej. Zwołajmy dwór. Dobra, zobaczmy jakich mamy petentów. Nadchodzi koniec, krzyczy tutaj jakiś człowiek. Znaki są jasne. I wszyscy w Szczytnie doskonale zdają sobie z tego sprawę. Tak, innowiercy są u naszych wrót, łupią nasze zbiory, zabijają naszych ludzi, palą nasze grody i rozprzestrzeniają choroby i głód. Świat taki, jaki znamy, dobiega końca powoli. Musimy oczyścić serca i ciała. Tylko w ten sposób bogowie nas uratują. Okej, nasz władca może być niejadkiem. To w sumie do niego pasuje, wezmę tą opcję. Nasz władca jest naprawdę silnie wierzący, fanatycznie wręcz. Czyli poruszy go tutaj ten petent, który przybył ze Szczytna. I wybierzemy opcję numer 1. Minus jest taki, że nasz władca stanie się niejadkiem, czyli... Żeby nie narażać się bogom, będzie troszkę mniej jadł. Gorszy w walce będzie i troszkę gorszy, jeżeli chodzi o dyplomację, ale weźmy opcję numer 1. Przybywa do nas także także Jacenty z Ukrzy. A, to ten pijak i nasz wojewoda w tej chwili. Wielki panie. Daj mi honor, aby bronić ciebie przed wrogami i stać u twojego boku. Nigdy cię nie zawiodę. A, czyli chciałby się stać naszym osobistym gwardzistą. Czemu nie? W sumie. Okej, jakiś pomniejszy wolny chłop klęka przed Jaromarem. Mój panie, reprezentuję tutaj lokalnych wolnych chłopów z Rany. W ciągu kilku ostatnich miesięcy nasze cmentarze, miejsca pochówku, Słowianie nie palili zmarłych? Mniejsza z tym. W każdym razie ktoś wykopuje te trupy. I oskarżony jest nasz... nasz kapłan Michowil. To ciekawe. To się nie spodoba na pewno naszemu władcy. Zakażmy mu tego. Były pochówki?
Jednak? Aha. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o zwołanie dworu. Zobaczmy, jak wygląda ten splendor dworu. Spada, faktycznie. A tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. O, możemy też zmienić tu język. Czyli jesteśmy pierwszym dworem, na którym mówi się językiem lechickim. W tej chwili. Dobra, to tyle. Zbieramy siły i przygotowujemy się do kolejnego rajdu. Okej, przestałbym być naszym gwardzistą. Pytanie dlaczego? Po prostu lud chował pod progiem domu. A, okej. Dobra, ten wiking tu raczej będzie pokonany. Tak, na bank, na 100%. O, Wanda znowu w ciąży, kurde. Właśnie zobaczymy, jak sytuacja z dziećmi w tej chwili wygląda. Mamy tu kolejną córkę Bohusławę, którą trzeba będzie wychowywać. Jest ciekawska. Dajmy może tutaj dyplomację. I niech wychowa ją w sumie matka Gelenis. Gdzie jest Gelenis? Jest. Okej. Okay. Podczas jednej z lekcji, której udzielałem mojemu synowi Drosukowi, zauważyłem kolekcję jakichś kamieni na półce. O, jeden z tych kamieni zwrócił jego uwagę, bo jest głęboko czerwony. Nasz syn zdał sobie sprawę i zauważył to. Możesz zachować ten kamień, ojcze. Możemy przyjąć ten dar. Czyli mamy tutaj skromny klejnot. Albo pozostawić to synowi. Pozostawmy to synowi chyba. Nasz władca nie jest jakoś chciwy, chyba tego nie potrzebujemy. Tylko dlaczego my wychowujemy... Okej, te wszystkie wydarzenia... koronowanie na króla, nowe obowiązki, petenci i tak dalej. Męczy. Męczy naszego władcę. Strasznie jest zaspany. Tak, niewyspany. Ale jest ambitny, dlatego też weźmiemy opcję numer 1 i nasz władca się przemęczy. Przez 3 lata będzie słabo sypiał. I to troszkę go też zestresuje. Może jakiś bursztyn? Tak, możliwe. O! Okej, w końcu splendor naszej dynastii w końcu wzrósł. Bo zaczynaliśmy tutaj tak od niczego praktycznie. A nie, mamy pierwszego perka. Tak, poziom jest cały czas. Jesteśmy kompletnie nieznaną dynastią. W połowie drogi do nieznaczącej. 9 żyjących członków w tej chwili. I możemy tu wybrać spuściznę. Tak więc zobaczmy. Tradycjonalne śluby. Uczeni językowi. Dom wojowników. To, okej, to pasuje na pewno. Raczej sprawiedliwi, podejrzana reputacja, szlachetne żyły, kosmopolityczny jakiś dwór, dobra partia. Okej, bierzemy... Tak, to najbardziej pasuje. Czyli to można zinterpretować jako, tak, tradycję rodową, na którą wpływ mają właśnie najbardziej znaczący przedstawiciele naszego rodu. Założycielem naszego rodu jest Jaromar i z tych dostępnych tutaj opcji dom wojowników najbardziej pasuje, jakby nie patrzeć. Czyli wszyscy członkowie rodu Ranów będą lepszymi wojownikami, będzie ta tradycja wojskowa i rycerze także będą bardziej efektywni. Okej, to pasuje, bo gdyby to było coś religijnego, to może bym wziął, ale nie ma nic takiego w tej chwili. Ja ignoruję też te dalsze ścieżki, po prostu biorąc te opcje do wyboru, co najbardziej pasuje do naszego władcy, to jest to, bierzemy to. Mistyczna wiedza. Nasz władca natrafił na księgę. Właśnie to jest dobre pytanie, czy w tej sytuacji na dworze Jaromara ktoś by... Czy byłoby pismo i czytanie? Chyba nie.
Chyba dopóki nie zreformujemy wiary, to raczej by tego nie było. Ale czegoś się może z tego dowiedzieć. Czy być może to jest jakaś opowieść na temat bogów, która go zainteresowała i będzie chciał dalej badać temat. Okej, poznajmy inne opowieści na ten temat może. Okej, im bardziej nasz władca wypytuje kapłanów o tą opowieść, tym więcej odkrywa. Tak, czyli być może niektóre te praktyki mają swój początek jeszcze przed czasami słowiańskimi. Być może natrafił na coś niespotykanego. Okej, dobra, nasz władca się czegoś nauczył. W tej chwili wdrażamy tutaj drzewko teologa, czyli to ma sens. Weźmy tutaj pobożnego, fanatycznego kaznodzieję. Szybciej będziemy nawracać. Oczywiście to nie jest problemem, bo wszystkie nasze ziemie są w tej chwili słowiańskie. Czego mi brakuje do reformy wiary? Masę pobożności i muszę kontrolować trzy święte miejsca mojej religii. Na razie kontrolujemy Arkonę. Poza tym to byłby Płock i Nowogród. Ale to nie za życia Jaromara na pewno. Tak, bo Kijów i to w Mołdawii jest za daleko. Jak mogli nie mieć pisma? W tych czasach, jeżeli ktoś nie miał katolickich kapłanów czy mnichów, to nie było pisanych tekstów. Dlatego też nasza wiedza jest ograniczona na temat, nie wiem, czasów wikingów sprzed chrześcijaństwa, albo tu tych czasów. W dużej mierze polegamy na zapisach jakichś tu saskich kapłanów właśnie, mnichów. O, pytanie też, okej. Wielki turniej. Okej, mamy masę rzeczy do zrobienia, ale potrzebujemy na to masę złota. Czyli kolejna wyprawa łupieska. Tym razem może troszkę bardziej ambitna. Rajd na Paryż? Tylko tu się ścierają dość potężne armie w tej chwili. Tak więc nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Ale zrobimy tak, bardziej ambitną, zamorską wyprawę. Tym razem. Nie masz czasem niewolników niemieckich, co czytać potrafią? Teoretycznie tak. Być może tak. Może te Włochy? To trochę za daleko chyba. Troszkę chyba za daleko. Okej, jako król możemy chyba też powołać, tak, kolejny oddział zbrojnych. Czyli ja mógłbym tu powołać... Okej, ja nie chcę jakoś przesadzać. Co najbardziej nam się przyda? Zobaczmy, spójrzmy na teren jeszcze raz. Okej, lasy i równiny. Jeżeli będziemy szli na wschód, a możliwe, że będziemy, to będzie więcej lasów. Tak, więc... Okej, bardziej lasy. Bardziej coś do lasów. Potem chyba to wymienimy, jeżeli tylko opracujemy onagery. Jeżeli spojrzymy tutaj na kulturę. Pracujemy nad tymi onagerami, ale dopiero za 42 lata. Niestety. Czyli chyba lekka piechota. Tak, ma bonusy w lasach, kontruje ciężką piechotę wroga, co pomoże w walce z wikingami też teoretycznie. Chyba tak. Utwórz kolejny oddział lekkiej piechoty. Chyba mogę to wymaksować od razu. I stacjonujmy to na Wolinie. Okej. Bardzo powoli rozwija się Królestwo Arkony. Okej, w skali czasowej streamu może tak, ale jeżeli chodzi o historyczność, to jest błyskawicznie nierealistyczne tempo. Trzeci syn, Zdenek, co komplikuje troszkę sprawę niestety. Gelenis rodzi nam trzeciego syna, Zdenka.
Okej. Zobaczmy, jak sukcesja wygląda w tej chwili. Czyli Drosuk otrzyma królestwo, księstwo, Ranę i Wieligrad jako domenę, czyli najmłodszy Kisin i Wołogoszcz. Otrzyma, tak, okej. To troszkę komplikuje sprawę. Trochę jak Polska za Chrobrego? Tak, ale to Mieszko już zbudował państwo, można powiedzieć, Chrobry, tylko zdobył tytuł królewski. Podbijał więcej na prawo i lewo i troszkę prestiż podbudował, ale tak, to nie było takie hop-siup. Dobra, ruszamy na łupieską wyprawę, bo bez złota nic nie zdziałamy, a jako plemienny władca nie możemy tutaj za bardzo liczyć na dochody z podatków, bo przypominam, że jako plemienny władca mamy tylko jeden plemienny gród, ale tu nie możemy budować, nie mamy miast. Nie mamy miast, można powiedzieć, nie możemy budować kolejnych majątków. Czyli na tym etapie łupieskiej wyprawy to jest podstawa. I ruszamy na kolejną łupieską wyprawę, tym razem zamorską. Wiecie co? Spróbujemy złupić Paryż. Francuzi w tej chwili przegrywają wojnę. Wikingowie przybyli, żeby podbić Flandrię. Wow. Okej, tu się ciekawe rzeczy dzieją. Czyli będziemy mieli Normanów, ale nie w Normandii chyba. Tak z tego wynika. Aleksander Macedoński zdobył więcej. No, ale... ale on nie zaczynał z jedną prowincją, nie? Z jedną zacofaną prowincją. Dobra, na okręty, chęśnicy. Tak, słyszeliśmy tutaj wieści o tym Paryżu. Niejakim. Te tereny łupione są przez Wikingów w tej chwili, a my łupimy Wikingów, tak więc nie jesteśmy, nie będziemy gorsi. Ruszamy na zamorską, daleką wyprawę. Okej, mamy bonusy też do prędkości na morzu. Czyli to jest dobre. Czemu tylko tyle zaopatrzenia? Czemu nie mam maksymalnego zaopatrzenia, to jest pytanie. Okej, możemy popłynąć chyba sekwaną. A nie, nie mogę. Okej, myślałem, że tymi rzekami można nawigować. A, może to Wikingowie tylko to mają. Czyli ja mam tutaj te morskie perki, które mają Wikingowie, ale nie wszystkie. Nie mogę chyba w górę rzek płynąć. Dobra, wylądujemy tu. Tylko musimy uważać, bo tu się toczą dość duże wojny. Czyli my chcemy to omijać i oportunistycznie złupić francuskie grody. Okej, nasz władca miał zaschnięte gardło i wziął jakiś tutaj jakąś ziołową miksturę, żeby to się poprawiło. I przyniosło to efekt. O, niewielki bonus do zdrowia, świetnie. Dobra, wylądujmy tu. Lądujemy w Normandii i zaczynamy to łupić. Okej, wszystkie te grody, wszystkie te miasta, klasztory, bezlitośnie łupimy. Kolejna córka nam się rodzi, Kamila. Ale właśnie, dlaczego ja chcę zdobyć Paryż? Tam liczę na to, że jakieś artefakty być może zdobędziemy, może nawet dworskie. To by było dobre. Okej, na razie żadnej opozycji nie widać. Oczywiście ja gram z tym modem, że nie wiemy, jakie siły mają Francuzi. Czyli musimy uważać ogólnie. Okej, 7000 Wikingów, poszukiwaczy przygód. Chyba nie chcę z nimi walczyć. A nie, nie będę z nimi walczył, bo są neutralni. Czyli spoko. Dobra, okej, czyli łupimy to w drodze do Paryża. Te wszystkie tutaj klasztory, miasta. Ogień i krew. Czy sprowadzamy Francuzów do Arkony? Chyba tak. To jest chyba najlepszy sposób na jakieś cywilizacyjne rozwinięcie naszej stolicy tak naprawdę, jako plemienny władca.
Tak, sami nie opracowujemy nowych technologii i innowacji, tylko dosłownie bierzemy do niewoli rzemieślników z cywilizowanych części Europy i osadzamy ich w stolicy. Dobra, wziąć ich do niewoli. Jaromar to jakiś Kasanowa? Ma trzy żony. To może dlatego. Okej, mam już 100 łupów prawie. Ale możemy mieć, kurde, 800. No to będzie mniej, kiedy stracimy ludzi wskutek braku zaopatrzenia. Na pewno Paryż. Na pewno chcemy złupić Paryż. To na bank. Czyli to będzie nasz kolejny cel. Paryż. Bo się pytanie, czy jest szansa na złupienie artefaktu, jeżeli się łupi stolicę wroga. Czy to musi być wojna i faktyczne zdobycie stolicy. Okej, mamy jedynie lalkę. Drasyłkowi ją podarujemy? Czemu nie? To jest nasz najstarszy syn, poprawmy z nim relacje. O nie, nasza przyjaciółka Kazimiera zmarła. Dużo stresu. Tego stresu troszkę niebezpiecznie dużo się w tej chwili robi. Dobra, łupimy to dalej. Łupimy to wszystko dalej. Z powrotem chyba w górę wybrzeża, bo... Nie chcemy jakoś strasznie ryzykować, a w ten sposób będziemy mieli drogę ucieczki. Potencjalnie. O, chociaż te dwa miasta może? Tu jakieś masywne wojny domowe się toczą. Będziemy mieli bitwę z księciem Orleanu. Okej, bitwa. Od Etampe, czy jak to tam się wypowiada? Okej, bijemy się z Frankami. Mamy masywną przewagę. Nasi pikinierzy skontrowani tutaj na tych polach uprawnych mają... Okej, ciężką piechotę, opancerzonych piechurów, którzy są jednak kontrowani przez naszych harcowników. Lekką piechotę. Masywna przewaga taktyczna Jaromara. To powinna być rzeź. Ranimy ich rycerza. I wycinamy ich w pień. Świetnie. W sumie złupimy Orlean w ramach kary. Tak, tylko ja się tu czuję pewnie, a możemy nadziać się w każdej chwili na jakąś 15-tysięczną armię króla zachodnich Franków, teoretycznie. Bo to była tylko pomniejsza armia wasala, oczywiście. Okej, masę jeńców bierzemy także. Których możemy wypuścić. Okupy. Masa okupów, dawaj. Zróbmy to hurtowo. Też patrzę, ilu mamy ludzi, bo tracimy ich cały czas. Technicznie mamy zaopatrzenie, ale... Troszkę tego tracimy. Rozmawiając o życiu, moja żona i ja często się zgadzamy. Galenis rozumie świat tak samo jak ja. Okej, tak, poprawa relacji z naszą żoną, świetnie. Jakaś Irena nas nie lubi, bo była w lochu dość długo, okej. O, zbudowaliśmy, ulepszyliśmy halę bohaterów, świetnie. Ile mamy łupów? 200 ponad. Będziemy chyba powoli wracać na północ. Nowy perk. Ikona religijna. Szybsze nawracanie. W sumie czemu nie? Okej, nasza oryginalna żona, Wanda, pomaga nam w zarządzaniu, zwłaszcza podczas naszej nieobecności. Okej, okazało się, że mamy więcej złota, więcej daniny niż... niż się należało.
Co robimy z tym, z tą nadwyżką? Zainwestujmy w sumie, czemu nie? Powiedzmy za poradą naszej małżonki. Okej, okay, bardzo udana łupieska wyprawa. Ale powoli będziemy chyba wracać, bo tak, brak powoli nam się kończy zaopatrzenie, także... złupmy tutaj jeszcze do końca Normandię. Kolejna lalka. Dla Svetlany, czemu nie? Okej, okay, zobaczmy, jakaś wojna się tu zakończyła. Aha, czyli Jutlandia znowu zjednoczona, ale osłabiona tak czy inaczej, bo straciła część terytoriów na rzecz Zelandii. Kolejne okupy, świetnie. Okej, okay, zima, tracę dość mocno ludzi. Chyba czas wracać. Ile mamy tego złota? 300. Mamy 200, będziemy mieli 500. To wystarczy, złupmy tylko te miasta nadbrzeżne. I na tym zakończymy. Bardzo udana wyprawa. Trzeba zrobić licznik eventów z lalką. Tak, troszkę się powtarza. Dobra, okej, okay, dobra. Wystarczy tego, wracamy. Czy Flandrię jeszcze złupić? A, to jest teraz niezależne, należy do Jarla. Wikingowie to podbili, okej. Okay. Wikingowie podbili, osiedlili się we Flandrii. Wróćmy do rany. Okej. Okay. A Wałcz podbity przez Polan. Mamy nowe królestwo Litwy, które może być naszym rywalem. W sumie może być naszym rywalem. Okej, okay, mamy więcej jeńców, których możemy wypuścić za okupem. Czyli zróbmy to. I po powrocie utworzymy chyba też kilka dworskich urzędów, które nam się przydadzą. Antykwariusz między innymi, bo będziemy powoli zbierać artefakty. Na razie to są jedyne artefakty, które mamy. Szkło powiększające, które kiedyś kupiliśmy od kupca, i łapa niedźwiedzia, którego upolował Jaromar. To są jedyne artefakty, jedyne przedmioty, które mamy. Okej, okay, spada nam poziom splendoru dworu. O nie! O kurde, Gracja została zamordowana. Naroda, jak mogło do tego dojść? Kto ją zamordował? O kurde. Okej, okay, masa stresu. To jest nasza pierworodna córka. Okej, okay, mamy załamanie nerwowe niestety. Wyślij emisariusza do Litwy. Zobaczymy. Irek, dzięki za przedłużenie suba. 8 miesięcy. Wielkie dzięki. Ta zniewaga krwi wymaga, tak, tylko nie wiemy, kto jest odpowiedzialny niestety. Nasz mistrz szpiegów nie wykrył tego. Okej, nasz władca kompletnie załamany. Jak sobie poradzi z tym stresem i nieoczekiwaną śmiercią zamordowanej córki Gracji? Czyli może pić, żeby zapomnieć. Może wyznawać innym swe grzechy i przewinienia. Albo... Okej, okay, nasz władca może tak dalej się męczyć i rządzić. To jest to, czego ona by chciała. Tylko tu będziemy mieli paskudny modyfikator, czyli zamrożona żałoba. Tak, bardzo dużo stresu i to negatywnie będzie rzutowało na jego dyplomację i zdrowie.
Wyspowiadanie by się by pasowało? Może i tak. W sumie tak, okej. Tak, niech porozmawia z Danutą. I tak, czyli z matką Gracji. Weźmy opcję numer 2. Okej, ale tak, wracamy niestety, czyli tu... Tak, mieszane uczucia. Mieliśmy udany rajd, mamy masę złota. Umocniliśmy także kontrolę w Wołogoszczy, świetnie. Wyślijmy wojewodę Jacentego na Wolin. I wciąż mamy bardzo dużo tego stresu, musimy ten stres... Będziemy musieli ten stres jakoś rozwiązać. I zacznijmy od tego, tak, trzeba złożyć ofiary bogom. Być może to była kara, że zwlekaliśmy z ofiarą. Czyli składamy kolejną ofiarę Świętowitowi. Niech to będzie wielki podarunek, 150. Czyli wielka świątynia w Arkonii przygotowana, w której była wielka figura Boga Świętowita. Kapłani po zakończeniu rytuałów nalewają alkoholu do rogu trzymanego przez Świętowita. I kolejnego dnia zobaczymy, czy tego alkoholu będzie, czy też nie. Tak, to były dobre znaki. Róg wciąż pełen był alkoholu, aż po brzeg. Okej, czyli Świętowit nas tu wysłuchał i będziemy mieli 10 lat błogosławieństwa tego Boga. Świetnie. Dobra. A, właśnie, to jest ciekawe. Tak, mamy tu ten test dla młodych. To jest ciekawe. Właśnie, ja tego nie używałem. I użyjemy tego odnośnie naszych synów. Drosuk ma 11 lat. Właśnie pytanie, czy to się odpala, ten rytuał przejścia, czy to się odpala, kiedy ma już 15 lat, 16? A, przynajmniej 12 lat, okej. Przynajmniej 12 lat. Okej, poczekamy z tym w takim razie. Teraz tak, co do Jaromiła. Bo jego syn miał poślubić tą naszą córkę zamordowaną. A właśnie, gdzie on jest? Dlaczego go tu nie widzę? Okej, to bardzo dziwne. Ostrzyżyny 200 zł. Tak, trochę drogo. Trochę drogo. Dobra, poczekamy z tym. Pielgrzymka. Okej. Pielgrzymka to jest to, co robimy w tej chwili. To zredukuje stres. Nasz władca, to będzie dla niego żałoba. Po stracie córki. Podziękuję bogom za sukcesy, których dokonał. I odwiedzimy nowe święte miejsce. Tak, to będzie pobożna pielgrzymka. Czyli tak, do jednego ze świętych miejsc Słowian. Do Nowogrodu. Ruszymy do Nowogrodu. Drogą morską, tak. Okej, drogą morską. Tu nie będziemy kombinować z trasą. Troszkę niebezpiecznie będzie tutaj. W tej prowincji, bo tu toczy się jakaś wojna, ale zaryzykujemy. Nie potrzebujemy leśnego przewodnika. Węczesław Nałęcz jest naszym mistrzem karawany. Okej, czyli to chyba tyle. Refleksja to będzie nasza... Tym razem nasza motywacja. Kolejna rozbudowa budynków? Na razie czekam z wydatkami. Na razie poczekamy z wydatkami. Ja nie będę raszował tych hali bohaterów na siłę. Okej, czyli żeglujemy przez Bałtyk. I późną nocą nasz władca czasem wpatruje się w gwiazdy i zastanawia, jaki jest cel życia. Czy bogowie nawet mnie widzą tak daleko od domu? Po co to wszystko robię?
To jest moja święta służba. Bierzemy opcję numer 1 na bank. Nasz władca jest pobożny. Stanie się dedykowanym pielgrzymem. Więcej pobożności. Bierzemy opcję numer 1. Na morzu, kiedy pogoda jest spokojna i nie widać na horyzoncie żadnego innego okrętu, panuje tu cisza i spokój. Niebywała cisza i spokój. Obecność roda jest tu bardzo silna i przepełnia, i strasznie mnie przepełnia. Być może powinienem wykorzystać tą okazję do cichej kontemplacji. Tak? A, i zostając w tej zatoce przez nieco dłuższy czas. Jeżeli taka jest wola roda, to tak zrobimy. Czyli nasza podróż będzie opóźniona o 10 dni, ale będzie bardziej pobożna. I rozładujemy troszkę tego stresu. Okej, lądujemy tutaj. Bariera językowa. Dobra, nasza drużyna wylądowała na obcych ziemiach. Okej, Węczesław prowadził nas tutaj w okolicach Liubana przez godziny. I w końcu, już nie unosi się dumą i zapytał kogoś innego o kierunek. Jednak niestety nie zna języka wschodniosłowiańskiego. Okej, czyli nasz władca spróbuje. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Nie dogadał się. Czyli zgubiliśmy się tutaj. Niedaleko od Nowogrodu w sumie. Ale... W końcu przybywamy do Nowogrodu. Tak, czyli Wielki Gród, w którym także znajduje się święte miejsce poświęcone Bogom. Okej, czyli mamy tu jakieś święte gaje, jakieś paleniska i tak dalej, i tak dalej. O, nasz władca się rozpłakał, przepełniony religijnymi emocjami. Córka nauczyła się bałtyckiego języka. Nasz władca obserwował dobry omen. Świetnie, to zredukowało jego stres i dało troszkę więcej pobożności. I co mamy tutaj? Królowa Danuta, która także bierze udział w tej podróży do Nowogrodu, jest pod wrażeniem tego miasta. Tak, wiele kultur tutaj się spotyka. Bałtowie, Finowie, Rusini, Wikingowie itd., itd. A, nie mogę nawet wybrać pierwszej opcji, czyli skupiamy się tylko na religijnych aspektach. Okej, więcej doświadczenia także zyskujemy. Wkraczając do świątyni Peruna, nasz władca nagle czuje wyrzuty sumienia. Światło, które jest rzucane na figurę, drewnianą figurę tego boga, jest niemal oślepiające. I naszemu władcy wydaje się, że mógłby go dotknąć. Co to za życie, które ja żyję? Jakim królem mógłbym być? Jakim ojcem? Jakim synem? Jeżeli nie zmienię mojej natury jako kochanka... Okej, nasz władca nie ma żadnej kochanki chyba, nie? Jedyne światło, które będę widział, to ognie Navi. A, okej, czyli tu przekonamy Wandę, że nie będzie już kochanką Danuty. Okej, to jest bardziej pobożna opcja, czyli weźmy to. Kochanków sprawdzasz w relation. Tak, ale my nie mamy żadnej. Znaczy nie mieliśmy od początku żadnej kochanki. E...
Okej, dobra, to koniec tej pielgrzymki. Troszkę szybciej poszłam. I była ogólnie udana. Ale, kurde, stresu cały czas dużo. Czyli kończymy to. I wracamy. Okej, Lejka wraca na nasz dwór. Nie jest już zakładniczką u króla Radomiła. Czyli odeślemy chyba także jego córkę, Hannę, z powrotem do niego. Czyli nie mamy już tutaj zakładników. Oczywiście ja cały czas ją mam, ale zwrócę ją. I co do Lejki, poszukajmy jej męża. Tak, wciąż nie wiemy, kto zamordował niestety Grację. Dobra, Lejka ma 13 lat, czyli możemy tutaj już zaaranżować jakiś mariaż. A, ona jest cały czas w drodze powrotnej. Poczekajmy, aż wróci. Polowanie, tak, polowanie. Nasz władca słyszał, że fińscy rybacy są słynni na całym świecie ze zdolności właśnie wyławiania pysznych ryb. Żeglując tutaj w pobliżu wybrzeży Finlandii, nasz władca natrafia na rybacką flotę jakichś Finów tutaj. Okej, czyli podpływamy nieco bliżej. O, i chcą nas... Finowie chcą poczęstować nas jakimiś pysznymi rybami. Nasz władca odmówi chyba, bo nie lubi innowierców. Jest, tak, troszkę ksenofobem. Dlatego też odmówi, a też jest niejadkiem. A nie, nie jest niejadkiem, tylko jest tym spowiednikiem, ale... Tak, weźmy opcję numer 3, nie dziś. Okej, Lejka wraca do Arkony. Wybierzmy jej nauczyciela nowego. Okej, ja chcę ją wybrać, co jest grane. Educate child. Okej, Wanda i... Lejka. Okej. Wracamy z tej pielgrzymki, była udana. Wciąż troszkę dużo stresu. Polowanie to faktycznie może być dość dobra opcja. O, mamy ciekawą propozycję. Od króla Mołdawii proponuje... Tak, Mścisława Brutala jakiegoś. Okej, on chce, żeby jeden z jego... O, nawet nie synów. Kim jest ten Gavrilo? A to jest jego wnuk. Chcę, żeby Lejka go poślubiła. Poczekamy chyba z tym. Jest przedstawicielem naszej religii, ale poczekamy, wybierzemy sobie... Tak, wybierzemy jej męża tutaj może z bliższej okolicy. Zobaczymy. Też, troszkę to jest drogie, ale kusi mnie, żeby zobaczyć to, te postrzyżyny czy coś tam. Bo ile ma nasz najstarszy syn w tej chwili lat? 12. Ma 12. 200, kurde, kosztuje. Ja to kliknę, żeby zobaczyć, jak to działa. Okej. Czas, aby... Tak, czas przyjąć nowych dorosłych w poczet plemienia. Naszego połapskiego plemienia. Ale musi to być przeprowadzone przez dokonanie odpowiedniej ceremonii, która tak oceni, czy powiedzmy tu tak, czy nasz syn Drosuk jest wystarczająco dojrzały, czy ma odpowiedni status i wartość. Czyli tak, Drosuk ma odpowiedni wiek. Okej, czyli to może być pojedynek z innym połapskim mężczyzną.
skaryfikacja, czyli jakieś tak, jakieś rytualne blizny. Albo możemy go, okej, w izolacji zamknąć. Jeżeli Drosuk przejdzie któryś z tych testów, to tak, będzie już dorosłym przedstawicielem plemienia. Okej, spójrzmy na niego. Szczery, odważny i ciekawski, wychowywany przez kapłana. Dobry dyplomata, jest niezły w walce. Dobre pytanie. Pojedynek z jednej strony pasuje, a z drugiej strony dwie opcje pozostałe też. Twardy musi być niemiękki. Chyba tak, bo to jest nasz następca. To jest nasz przyszły następca. Weźmy pojedynek. Weźmy pojedynek. Jest odważny. Okej, każdy połabianin musi pokonać strach, odrzucić słabość i poznać ból, który będzie go czekał w życiu. Okej, czyli młody Drosuk tutaj nieraz bił się z jakimiś innymi młodzianami, ale nigdy nie walczył z dorosłym człowiekiem. Okej. Czyli z kim ma się pojedynkować? Okej, mamy dwóch udalryków. Okej. Czyli mamy jednego udalryka, naszego czempiona, jest dobry w walce. I mamy fatalnego udalryka, 56 lat, naszego dworzanina. Czy dać synowi łatwiejszego przeciwnika, tego dziada tutaj? Dwunastolatek kontra 56-latek z dobrym. Nasz władca jest ambitny, czyli chce, żeby jego syn, tak, zmierzył się tutaj normalnie z dorosłym mężczyzną. Czyli tak, jedziemy ostro z koksem, to jest brutalne wychowanie. Tak, tutaj to, tak, to nie jest bezstresowe wychowanie. Dajmy trudniejszego. Okej. Okej, dobra, czyli Drosuk zaczyna atakować. Ale doświadczenie udalryka tutaj zaprocentowało, ponieważ sparował jego ciosy. Jednak nasz syn się stara. Z całych sił próbuje atakować tego dorosłego woja, jednego z naszych najpotężniejszych czempionów. Jednak tak, pojedynek kończy się z żelazem u jego gardła. Widząc, że w oczach przeciwnika cały czas jest ogień, udalryk to docenił. Przede mną stoi mąż. Prawdziwy mąż. Walka, a niekoniecznie zwycięstwo. Zapewniła mu miejsce w hali bohaterów Roda. Tak, Drosuk, młody Drosuk pokazał tutaj odwagę wojownika. I każdy połabianin powinien być z niego dumny. Okej, dobra, czyli nasz czempion dobrze go ocenił, wygrał, ale dobrze go ocenił, czyli chyba tym samym Drosuk przeszedł test. Walczył do końca. Okej, Drosuk mógłby stać się aspirującym mistrzem miecza, to ciekawe. Ogólnie jest troszkę w innym kierunku edukowany. Okej, tu możemy syna troszkę zbyć i słabo go ocenić. Albo docenić jego determinację tutaj tym. Może stać się mściwy. Żelazem to znaczy, że walczyli na śmierć i życie? No, chyba tak. Znaczy, może do pierwszej tam krwi? Nie wiem. Wiecie co, nasz władca jest ambitny. Weźmy opcję. Weźmy tą opcję. Tak, tylko to jednak było dość traumatyczne przeżycie dla naszego syna i następcy. O, jest ranny też. Czyli może umrzeć technicznie. Cały czas. I będzie tak, będzie to pamiętał przez kolejne 10 lat. Będzie się stresował dość mocno. Traumatyczne troszkę przeżycie to było.
Mógłby być świętym wojownikiem, tak, to by pasowało jej cholerą. Jaromar chciałby na pewno, żeby jego syn na kogoś takiego wyrósł. Na bank. Okej, dobra. Zobaczmy, co mamy tutaj. To nie jest wojna pomiędzy moimi wasalami, czyli spoko. Umacniamy kontrolę nad Wolinem cały czas. Złoto wydamy chyba... Tak, na kolejnym streamie zorganizujemy chyba jakieś wydarzenie, być może turniej. Tego jeszcze nie robiliśmy. Być może walniemy turniej. Zobaczmy jeszcze tak, okej. Urzędy dworskie. Czyli mamy medyka, mamy mistrza karawany. Potrzebujemy antykwariusza chyba. Nie mamy tutaj niestety dobrych kandydatów. Dobiesław ze Słupska. Być może jakieś szlify w tym zdobędzie. Czy chcę jeszcze jakieś urzędy komuś dać? Będę potrzebował też mistrza łowów na pewno. Dajmy to Udalrykowi. Na razie chyba powinno wystarczyć. O co chodzi w tej rozgrywce? Ciekawe te oceny umiejętności jako A do F. To jest specjalny mod, który ukrywa informacje. Masa informacji normalnie dostępnych w tej grze jest ukryta. Przez co gra się dużo, dużo ciekawiej. Chyba walniemy turniej na kolejnym streamie, na bank. Ale dzisiaj, okej, odwiedźmy jeszcze ten kurhan, ten kopiec, w którym jakiś legendarny władyka był pochowany. Złóżmy tam ofiarę. Nasz władca jest pobożny. Ale tak, naszym celem niech będzie relaks, bo nasz władca jest zestresowany jak cholera. Czyli do Rostock podróżujemy na ten słynny kopiec. Jakie mody? Rise, Viet i Obfuscate. Ok, czyli wchodzimy na ten wielki kopiec, wielki kurhan w Kisinie, gdzie ten legendarny władca był pochowany. I tak, składamy mu ofiarę, to zainspiruje naszego władcę. To są dobre bonusy ogólnie. Delikatnie tylko zredukuje stres, ale w sumie nawet dlatego warto było tu przybyć. Tak, to było dość... Tak, warto było tego dokonać. I wracamy tym samym. Tak, czyli... Okej, dobra, na kolejnym streamie, moi drodzy, organizujemy wielki turniej. Stać nas? Pytanie, czy będzie nas stać. Wranie oczywiście. Tylko nie mamy do wyboru wszystkiego. Mamy jedynie tylko... Okej, to będzie pojedynek... Strzelecki, strzelania z łuków i ewentualnie jakiś recital, jakieś pieśni i wiersze. Ale tak czy inaczej to może być ciekawe, chyba to zrobimy. Dobra, ale to tyle na dziś, moi drodzy. Ile nasz władca ma lat? Okej, 49, czyli jeszcze trochę może pożyć. Mam nadzieję, że ciekawa seria cały czas. Naszym celem jest zreformowanie religii oczywiście i utworzenie Bałtyckiego Imperium. Tak, i będziemy to robić. Nie wiem, czy to zrobi Jaromar, raczej nie, ale bardzo możliwe, że jego syn. Bardzo możliwe, że dokona tego jego syn. Dobra, tyle ode mnie, miłego weekendu życzę. Zapraszam w poniedziałek w tej chwili na SnowRunnera, wtorek na CK3, środę na SnowRunnera i kolejny czwartek także na CK3. Dobra.